Przedsiębiorczy. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Rozruszaj swój projekt, czyli narzędzia i aplikacje wspierające prace projektowe, to temat dzisiejszego webinaru, którego prowadzącą będzie pani Marta Florkiewicz-Borkowska. Już za chwilę przekażę jej głos, ale zanim to nastąpi, chciałabym wspomnieć o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że już Państwo zaczęli z niego korzystać. Cieszę się bardzo. Dzień dobry wszystkim. Mogą tam Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej lub zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dać mi sygnał i ja postaram się szybko pomóc. I nie zabieram więcej czasu. Życzę owocnego spotkania i przekazuję głos. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jest nas niedużo, bo około 15 osób. Ja nazywam się Marta Kierborkowska, tak jak już Pani Daria mnie przedstawiła. I mam tą przyjemność poprowadzić dla Państwa ten webinar. Krótko o mnie. Umieściłam takie zdjęcie mikołajkowe, ponieważ jutro jest Dzień Świętego Mikołaja. Nie wiem, czy coś fajnego w szkołach organizujecie, natomiast my robimy akcję korytarzowo-mikołajkową, stąd też akurat moje zdjęcie, bo wygrzebywałam z szafy mnóstwo takich gadżetów do fotobudki. Ja jestem nauczycielką języka niemieckiego obecnie w szkole podstawowej w Pielgrzymowicach. Przez poprzednie 7 lat pracowałam w gimnazjum. Prowadzę też zajęcia techniczne jeszcze w tych właśnie klasach gimnazjalnych drugich i trzecich. Jestem też arteterapeutką oraz edukatorką ICT, trenerką. Prowadzę dużo warsztatów właśnie i szkoleń z wykorzystywania nowoczesnych technologii, ale nie tylko. Współpracuję także z Fundacją Nowoczesna Polska oraz z Mistrzami Kodowania. Można mnie było gdzieś tam online zobaczyć w sieci, jeśli chodzi o webinary Superbel przy nocą, które odbywają się co miesiąc w czwartki. Oraz w takiej całodniowej konferencji EduMoc online, którą współorganizuję. Natomiast ja już bym chciała do tego webinaru. Najpierw taka rozgrzewka krótka będzie, ona za chwilę się wydarzy. Później chciałabym zaprezentować Państwu narzędzia i aplikacje, które chciałabym dzisiaj poruszyć. Podam przykłady zastosowania, czy też może sobie troszeczkę porozmawiamy, jak tutaj Państwo by mogli wykorzystać też, jakie macie pomysły. Krótki instruktaż, zobaczymy, co da się zrobić tak online z udostępnianiem ekranu, z praktycznym właśnie zastosowaniem, a na koniec oczywiście opinie, podsumowanie i pytania, ewentualnie jakieś refleksje. Może na początek, słuchajcie, w skali od 1 do 10, to jak się teraz czujecie? Bo ja tak się czuję teraz akurat tak na 8. Tak na 8 się czuję. O, Małgorzata też się czuje tak na 8. 7, 6, tylko niech nie będzie to tendencja spadkowa, słuchajcie. Ojej, czy 4, o dobrze, znowu jest wyżkowa, 7. 7. Ciekawa jestem, czy ta wasza punktacja związana jest z samopoczuciem, nie wiem, takim prywatnym, czy też może troszkę związana z samopoczuciem zawodowym. Tutaj zawsze jestem ciekawa, pytając o takie rzeczy, co w sumie bardziej przeważa. Dobra, super, dzięki za tą aktywność. To może jeszcze zadam takie pytanie, słuchajcie, bo to jest tak, ja nie pierwszy raz tutaj prowadzę to webinarium w ramach Młodzi Przedsiębiorczy. Bardzo mi się ogólnie ten projekt podoba. Słuchajcie, napiszcie jeszcze, z jakich szkół jesteście. Czy to są klasy gimnazjalne, czy może już pod szkoła podstawowa, na przykład klasa 7. Taka ciekawa jestem. I w ogóle jakich przedmiotów też uczycie, bo na początku pamiętam, że zawsze myślałam, że ten projekt jest, nie wiem, dla szkół, dla klas takich, wiecie, ekonomicznych, które mają przedsiębiorczość. I byłam ciekawa, później jacy w ogóle nauczyciele tutaj się tym zajmują, ale super, takie rozróżnienie, historia, WOS, język polski, matematyka, jest też zespół szkół ekonomicznych, no właśnie, informatyka, polska historia, i też jest angielski, super, super. Jeszcze z klasami gimnazjalnymi, no, nie wiem jak wam, mi strasznie żal. Matematyka,
Super, czyli super, czyli nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, okej. Okay. Słuchajcie, taka techniczna też. Generalnie mój internet jest bardzo dobry i nie ma problemu z prowadzeniem webinaru, ale jeżeli cokolwiek by się stało, to dawajcie znać po prostu na czacie. Ja będę czat cały czas śledziła. Jeżeli jakoś znikam, albo na przykład, słuchajcie, mówię za szybko, albo coś jest niejasne, po prostu piszcie. Ja wiem, że ja pracuję nad tym. Ja mam taką tendencję właśnie, bo chcę dużo powiedzieć, dużo zrobić, dużo opowiedzieć i mówię właśnie szybko. Natomiast nie robię tego specjalnie, więc piszcie, po prostu będę starała się wtedy gdzieś tam wyjść naprzeciwko waszym oczekiwaniom. No to teraz może tak dokończymy jeszcze zdanie. Dzisiejsze webinarium będzie udane, jeśli, no bo na pewno jakieś macie oczekiwania, z jakimś nastawieniem tutaj siedzicie teraz dzisiaj, wieczorem zresztą. W związku z tym powiedzcie, no dokończcie tak jakby zdanie. To zobaczymy, czy później uda mi się jakoś do tego odnieść na koniec, co uda nam się zrobić. To super, nauczymy się ciekawych narzędzi. Poznamy nowe formy pracy i narzędzi. Będę umiała zastosować to, czego się dowiem. Poznam nowe narzędzia. Świetnie, że dowiecie się czegoś nowego. Tak, ja też mam taką nadzieję, że przekażę Wam nowości. A ciekawa jestem, czy ktoś z Was już może uczestniczył w takim webinarze też? W międzyczasie, jakbyście też mogli odpowiedzieć w tym takim webinarze? Tak. Ze mną? Zawsze. Ze mną, pani Beata pisze ze mną, okej, okay, dobra. Wiecie, to są dla mnie zawsze wyzwania. Czy ja jestem jeszcze w stanie czymś w ogóle zaskoczyć? Innym, super, to fajnie. Jak mam styczność i spotykam się z tymi samymi ludźmi, którzy jeszcze dalej chcą gdzieś tam uczestniczyć w moich warsztatach, to zawsze się zastanawiam właśnie, kurczę, że to jest dla mnie wyzwanie. Dobrze, super, okej, okay, no dobra, słuchajcie. To tak, dlaczego w ogóle ten TIK w projektach? Ja myślę, że tutaj naprawdę nie trzeba daleko szukać. Po pierwsze, ja już nie będę mówić i zaznaczać, że podstawa programowa i w ogóle cele szkoły i cała misja szkoły powinna gdzieś tam oscylować wokół tego, że wykorzystujemy te nowoczesne technologie, że też umożliwiamy uczniom, że mamy dostęp do internetu oczywiście, że umożliwiamy wykorzystanie też narzędzi mobilnych. Ale myślę sobie, że ten kierunek cyfryzacja i przede wszystkim to mądre użytkowanie narzędzi i właśnie tych urządzeń mobilnych, to jest taki nasz cel i ten TIK świetnie nadaje się właśnie do projektów, bo właśnie w projektach można wykazać tą celowość i tą przydatność i też ten przyrost tej wiedzy uczniów, jeśli chodzi o wykorzystanie narzędzi właśnie w tych projektach. Czyli do współpracy, do integracji, do kooperacji, do burzy mózgów, do zaprezentowania się. Przy okazji tych wszystkich narzędzi TIK kształtujemy przecież również te umiejętności miękkie, bo idąc fazami projektu, to oprócz tego, że musimy coś przygotować, trzymać się tych kolejnych etapów, to jeszcze na koniec właśnie powinniśmy umieć to fajnie zaprezentować i przedstawić. Jeżeli będziemy wspomagać się narzędziami, wówczas też przekazujemy uczniom, tym młodym ludziom, tą pozytywną stronę internetu, tą pozytywną i wzmacniającą stronę tych narzędzi, tych nowoczesnych technologii, o której oni nie wiedzą. I jeżeli my, nauczyciele, my dorośli, nie będziemy walczyć o to, aby móc im to pokazywać i móc uczyć ich tego mądrego wykorzystania nowoczesnych technologii, to tak naprawdę ja nie wiem, czy jest ktoś, kto to zrobi za nas po prostu. Dlatego uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne. Słuchajcie, no ja dzisiaj chciałam zaproponować takie narzędzia. Answer Garden, Tagul, WordArt, chmury wyrazowe. Myślę sobie, że chmury wyrazowe są Wam znane. Ja do tej pory zawsze polecałam Tuxedo i Wordle. Ale słuchajcie, ponieważ obydwa te narzędzia od jakiegoś czasu cały czas potrzebują jawy, uaktualnionego flesza i cały czas gdzieś tam strony mi nie łapią, przeglądarki się nie otwierają, stwierdziłam, że za dużo zachodu z tym i cały czas się musiałam uporać z jakimiś problemami. Korzystam z Tagula, obecnie WordArt. Fakt, żeby gromadzić te chmury, to trzeba mieć konto. Ja się loguję przez Facebooka, natomiast nie potrzeba żadnych uaktualnień wtyczek, żadnych flashów, żadnych jaw i niczego. Po prostu świetnie działa na każdej przeglądarce. A dla mnie ważna jest właśnie, wiecie, ta wygoda,
i szybka, intuicyjna obsługa, więc to o tym bym chciała powiedzieć. Kody QR, myślę sobie, że dałam je tutaj, tak? Bo mam w zanadrzu taki kod QR, którym trzeba zamalowywać. Natomiast myślę sobie, że chyba kody QR są Wam znane, a zresztą zaraz będziecie mogli w ankiecie oznaczyć. Natomiast ja też będę Was pytała, do czego właśnie wykorzystujecie, bo chciałabym Was, nie są, super Urszula, fajnie, że piszesz, bo też właśnie o to chodzi. To jest tak, że chciałabym gdzieś tam wypośrodkować. Mam nadzieję, że niektórzy dowiedzą się czegoś nowego, a niektórzy gdzieś tam zainspirują się na bazie tego starego, czymś nowym na przykład. Padlet, czyli taka tablica korkowa online, która, powiem Wam, bardzo się zmieniła ostatnimi czasy i ma dużo więcej możliwości. O nich też chciałabym opowiedzieć. Learning Appsy, taka platforma ćwiczeń interaktywnych. Natomiast ja chciałam się skupić na aplikacji w niej zawartej, która służy do tak jakby pracy metodą odwróconej lekcji. Czyli wykorzystujemy wideo z adnotacjami do tego, aby uczniowie sobie w domu obejrzeli na przykład jakiś krótki filmik, a w międzyczasie rozwiązywali jakieś aktywności, czyli przetwarzali. I właśnie będę Wam tutaj takie 3-minutowe zadanko, żebyście mi wyrazili swoją opinię. Oraz słuchajcie, moje odkrycie, naprawdę to jest moje odkrycie ostatniego czasu. Geniali, to jest poważnie interaktywne zdjęcia, interaktywne obrazki, interaktywne infografiki, interaktywne prezentacje, no coś fantastycznego do podsumowania projektu, do zaprezentowania. No coś fantastycznego, pokażę Wam. Ja jestem ostatnio zakochana w tym narzędziu. Dobra, lecimy dalej. I tutaj będzie, słuchajcie, ankietka. Ja zaraz Wam tą ankietkę tutaj uruchomię. Bardzo proszę, abyście ją wykonali. Jest ankietka wielokrotnego wyboru. Będziecie mieć tutaj dwa pytanka. Pierwsze pytanie dotyczy, które znasz. Tylko znasz, bo drugie, które wykorzystujesz praktycznie. To są dwa różne pytania, więc jedno, które z narzędzi znasz, i to jest wielokrotny wybór, możecie tam więcej zaznaczać, a drugie, które z narzędzi wykorzystujesz praktycznie, czyli że wykorzystujecie na lekcjach, pracy. Dzień dobry, nic nie szkodzi, bardzo zapraszam do ankiety, tak, że tak powiem, zaczęliśmy jakieś 10 minut temu, ale spokojnie, na razie analizujemy potrzeby. I w ogóle znajomość tutaj narzędzi. Chodzi mi o to, te, które znasz, czyli nie wiem, słyszeliście, że takie są, wiecie, że są, ale jeszcze na przykład nie wykorzystywaliście, a w drugim, które wykorzystujecie praktycznie? Które wykorzystujecie praktycznie? 7 osób mi, słuchajcie, odpowiedziało na 19 osób. Ania, nie znam dobrze, ok, i znowu się zawsze zapominam. Aniu, dziękuję Ci. Właśnie, zawsze zapominam napisać, że nie znam. Nie korzystam. Dokładnie. Dokładnie. Bardzo Was przepraszam, ale łapię się na tym. Ale to już wiem, że są 3 osoby. Słuchajcie, nie martwcie się. Ja też kiedyś nie znałam. Dzięki za odpowiedź. 4, to są 4 osoby. OK. 5 osoba mi napisała. Dziękuję za informację na czacie. Czyli tak naprawdę mogę zamknąć, bo 14 mi odpowiedziało. Więc zobaczymy. Zakończę głosowanie. I pokażę szczegóły. I o, proszę, jeszcze mam wyniki ogólne. Zobaczcie, podsumowanie jest takie, że narzędzia są znane, tak powiedzmy, tym osobom, które tutaj znają te narzędzia i zagłosowały. Geniali w ogóle nie, super, wiecie co, bo to jest nowe odkrycie. Ale praktycznie każdy tutaj po troszku z tych osób, które zagłosowały, a praktycznie wykorzystywane właśnie kody QR, Learning Appsy i Padlet. Dobra, super. Ja Wam bardzo, możecie sobie te wyniki zobaczyć. Ja Wam udostępniam. Dobra, dziękuję. Tak jest. Możecie sobie je zobaczyć, jak to wyglądało. Plus oczywiście dodajemy właśnie te osoby, które w ogóle nie znają i nie korzystają. Było to 5 osób. To cieszę się, bo to znaczy, że mam nadzieję, będzie to duża wartość dodana dla Państwa. Dobra, no dobra, słuchajcie. Zakończę udostępnianie wyników i wrócę do naszej prezentacji. Answer Garden, słuchajcie, to jest burza mózgów online, ja to tak nazywam. Nie musimy zakładać konta, nie musimy się logować. Natomiast wystarczy, że za pomocą plusika na tej stronie bardzo szybko utworzymy pytanie do
naszych uczniów, czy też do ludzi, z którymi współpracujemy, a oni będą w czasie rzeczywistym, czy też jak im damy czas, kilka dni czy kilka godzin, odpowiadać, a nam będzie się po prostu gromadzić ta odpowiedź w formie takiej chmury wyrazowej. Za chwilę będziecie mogli to przećwiczyć na sobie. Natomiast jest to bardzo intuicyjne narzędzie, naprawdę, i takie umożliwia szybkie zebranie jakichś informacji, czy też pomysłów, albo nawet informacji zwrotnych na jakiś temat. Natomiast w projektach, słuchajcie, no to do czego nam jest często potrzebna burza mózgu? Do wymyślania jakichś tytułów, tak, projektu, do określania celów, do zastanawiania się nad tym w ogóle, czego ma dotyczyć też ten nasz projekt, do wymyślania jakichś takich haseł przewodnich, czy też szybka informacja zwrotna na ten temat, czego się na przykład nauczyliśmy, czy też jak szukamy skojarzeń. Fajne jest to, że to się da zalinkować i możemy też to umieszczać na stronie, czy też na blogu, czyli na przykład możemy w ten sposób też zadać pytania innym. Czyli jeżeli robimy taki projekt, w którym wychodzimy naprzeciwko na przykład naprzeciwko społeczności i chcemy z tą społecznością wejść w jakąś interakcję, na przykład poprzez to, że komunikujemy się z nią na blogu lub też na stronie, to wówczas możemy umieścić taki answer garden i możemy poprosić ich o właśnie jakąś informację zwrotną, o szybką burzę mózgu i w ten sposób mieć zebrane te wszystkie pomysły. To jest naprawdę, naprawdę świetna sprawa. Jest też możliwość eksportowania do chmury wyrazowej, ale jest to chmura wyrazowa w Taxedo, więc trzeba mieć aktualne te wszystkie wtyczki, flash i tak dalej. W przeciwnym razie to po prostu nie zadziała, jeżeli nie mamy tych aktualnych rzeczy. Chciałabym Wam pokazać, jak to działa w praktyce, dlatego za chwilę przekażę Wam link. Bardzo proszę, abyście na czacie w ten link kliknęli i spróbowali pomyśleć, zaraz go damy, najpierw chcę powiedzieć, żebyście już nie klikali, i spróbujcie pomyśleć po prostu na podstawie tego, co Wam przed chwilą powiedziałam, czy już macie, rodzi się w Waszej głowie jakiś pomysł, jak można to Answer Garden wykorzystać. Zobaczcie, daję Wam link i do czego Wy byście mogli to wykorzystać w swoim projekcie. Macie ten link, kliknijcie w ten link, jak będziecie, i wpisujcie w puste okienko. Ja zadałam tam pytanie, do czego wykorzystacie Answer. Spróbujcie pomyśleć, może coś Wam wpadnie, zobaczycie automatycznie, jak to wygląda. Powiedzcie mi, czy działacie. Ja chyba się zawiesiłam, nie mam. Dobra, coś mnie wyrzuciło. Słuchajcie, nie mam pojęcia, czemu tak się stało. W pewnym momencie mnie po prostu nagle zawiesiło. Także. Ja będę szybko działała. Jeszcze raz daję Wam tu link. Nie wiem, w którym momencie się zawiesiłam, jak mówiłam. Klikacie w ten link i próbujecie odpowiedzieć. Jak sobie będziecie odświeżać, to będzie po prostu działać. O, super, ja już widzę. Do zbierania pomysłów, do burzy mózgów, dla wymyślenia nazwy, pomysł na projekt, wycieczkę lub inne. Okej, jak komuś wpadnie coś takiego konkretnego, co możecie już w tym waszym teraz tu projekcie wymyśleć, na przykład jakbyście to chcieli wykorzystać z uczniami na przykład na następnym spotkaniu, no to też możecie ten pomysł wpisać i po prostu z nimi to przetestować. Do przygotowania dyskusji na lekcji, do podsumowania pracy z lekturą, do zbierania pomysłów przy realizacji, sposoby rozwiązywania jakiegoś problemu, info zwrotne. Super, zobaczcie, jak będziecie sobie odświeżać u góry, to zobaczycie, że to do ankiet krótkich, tak jest, to szybko po prostu widać, szybko to działa, wystarczy, że sobie po prostu odświeżamy u góry i pojawiają nam się te nasze pomysły. Na dodatek, jak najedziemy na ten pomysł, na przykład wycieczka, ja najeżdżam i jest dwa, bo powiększają się te pomysły, które na przykład padły większą ilość razy. Jeszcze na dodatek możemy zobaczyć, ile osób w ten sposób odpowiedziało. Ja to nawet do podsumowania słownictwa wykorzystuję na lekcji. Albo jakie słówka zapamiętaliście z lekcji. I nawet w ogóle mi to nie przeszkadza, że oni się powtarzają, bo to też właśnie o to chodzi, żeby tego było jak najwięcej. Także tak naprawdę to, wiecie,
Sky is the limit. Tak naprawdę to my możemy wykorzystać, do czego tylko zapragniemy i tylko nasz gdzieś tam na, nasza wyobraźnia jest naszym ograniczeniem. Także cieszę się, że mogliście to przetestować. Na tej stronie, tam u góry widzicie taki krzyż, taki ten plusik. I właśnie jak się naciska ten plusik, to właśnie za pomocą niego się to tworzy. Jedyny minus, jaki jest dla mnie, że żeby gromadzić te wszystkie Answer Gardeny, to ja muszę sobie ten link gdzieś zapisywać. Czyli tak jak widzicie, ja Wam tutaj umieściłam na prezentacji, natomiast ja też mam to zapisane w dokumencie. I to jest tak naprawdę ten jeden minus, dlatego ja to wykorzystuję z reguły tu i teraz. I później, jak chcę mieć zgromadzone gdzieś te wszystkie wyniki, to sobie robię zrzut ekranu na takiej zasadzie, jeżeli one mi są jeszcze do czegoś potrzebne. Natomiast ja to z reguły, to narzędzie wykorzystuję do działania tu i teraz, jeśli czegoś chcę się dowiedzieć od uczniów, czy też, nie wiem, pracujemy w grupie na przykład na Facebooku, wymyślamy właśnie jakieś nazwy projektów, czy też cel, dlaczego chcemy to zrobić, to też tam ten link im wrzucam i mam szybki dostęp, więc rzadko potem do tego wracam. Jak już problem zostanie rozwiązany, to już do tego nie wracam, ale to o tym trzeba wiedzieć, że po prostu to się nigdzie automatycznie nie zapisuje. Jeżeli my nie zapamiętamy tego linku, nie zapiszemy sobie go nigdzie, nie zapamiętamy go, no to on po prostu będzie sobie gdzieś tam w sieci. Oczywiście my ustawiamy, ile on jest aktualny i przez jak długi czas można w ogóle coś do niego dopisywać. Ja zrobiłam dzisiaj tylko na jeden dzień, więc jutro już on przestanie funkcjonować i mamy możliwość na jeden tydzień i na chyba na jeden miesiąc. W związku z tym, słuchajcie, ja to wykorzystuję maksymalnie na jeden tydzień, jeżeli już. No dobra, to Answer Garden. Myślę sobie, że też na koniec projektu można, co Wam się najbardziej podobało, tak? Albo czego się właśnie nauczyliście, albo czego zabrakło. Fajne jest też to, że to jest po prostu też anonimowe. Jeżeli są osoby, które, nie wiem, nie chcą się wyrażać na forum, nie chcą wypowiedzieć swojego zdania, może dlatego, że są wstydliwe, czy też trudniej im to przychodzi, to właśnie to narzędzie pomaga tak uszanować gdzieś tam ich, bo tak naprawdę my nie wiemy i inni też nie wiedzą, kto co napisze, bo to tak, jeżeli wszyscy piszą naraz, to nie wiadomo, która informacja się pojawia pierwsza. Więc to jest też, ja czasem Answer Garden też robię do tego, co Ci przeszkadza we współpracy w naszej grupie, albo jak myślisz, dlaczego mamy, ostatnio mamy, słuchajcie, często takie sytuacje, w ogóle wiecie, patowe, tak? Po prostu mam wrażenie, że stajemy w miejscu, że nie potrafimy pójść dalej i już tak mieliśmy parę razy. Fajnie było mi spytać się uczniów, jak myślisz, co nie działa, co nie funkcjonuje. I takie potem zetknięcie się z ich odpowiedziami, z ich myślami, refleksjami, które być może nie chcą powiedzieć, jest super fajne, bo jak zrobię zrzut ekranu i im potem wyświetlam to na spotkaniu, to wiecie co, to już jest tak fajnie, takie fajne przejście do dyskusji i do rozmawiania. I już nikt nie musi mówić, co powiedział, po prostu dyskutujemy na podstawie tego, co się urodziło. Więc to jest też takie fajne coś, co spowoduje, że taki fajny punkt zaczepny do jakiejś dyskusji na jakiś temat. Słuchajcie, te magiczne kwadraciki właśnie, więc by były osoby, które nie znają, czy nie wykorzystują, więc chciałam krótko powiedzieć, że QR kody to są te takie czarne kwadraciki, takie ja nazywam, jak tu widzicie, o tutaj, ja nazywam to takimi magicznymi kwadracikami, pod którymi coś jest ukryte. Albo jest na przykład ukryta jakaś wiadomość, albo na przykład jest ukryty jakiś link do strony, na jaką mamy przejść. I żeby to zadziałało w ogóle, żeby w ogóle odczytać ten kwadracik, musimy mieć w telefonach czy też urządzeniach mobilnych zainstalowaną aplikację. I teraz QR Droid na Androida, QR Droid Scanner, Reader, dużo jest ich. I na iOS-a jest QR Reader też. Natomiast na Windowsa też jest, tylko powiem Wam, że nie wiem, ale mam takie doświadczenie z prowadzenia warsztatów i wśród tych uczestników, którzy właśnie mieli Windowsa, to nie wiem, ale ta aplikacja, którą oni ściągali, to bardzo dużo reklam się pojawia, bardzo dużo. I po prostu te reklamy powodują, że non-stop się gdzieś przeskakuje na inne strony i to jest bardzo uciążliwe. Być może już jest jakaś fajna aplikacja, bo to było już jakiś czas temu, natomiast te są sprawdzone i na iOSie, i na Androidzie mam, sprawdzałam, super funkcjonują. A najlepszy generator,
którym my możemy wygenerować takiego kodu, takiego koda, taki magiczny kwadracik, to jest, słuchajcie, polska strona. I to jest też fajne, bo ona jest po prostu po polsku. qronline.pl. I jak wejdziemy, ja zaraz tutaj Wam dam link, bo jak chcecie, to możecie sobie po prostu bezpośrednio kliknąć i od razu widzieć, o czym ja mówię. Więc jak wejdziecie sobie na tą stronę QR Online, no to powiem Wam, że tam się pojawia takie okienko, w którym musicie wpisać adres strony www, do której chcecie się przekierować, czyli podajecie link, lub przechodzicie na dowolny tekst, i wówczas wpisujecie po prostu tekst, wybieracie jakość oraz rozmiar, klikacie generuj kod QR i wybieracie, jaki format chcecie pobrać, czy PNG, czy JPG, i po prostu pobieracie. I to nie jest nic skomplikowanego. Jedyne co, nawet długie teksty tam się znajdą, długie polecenia, długie teksty, ja to testowałam. I naprawdę to można świetnie wykorzystać tak, jeżeli dacie tekst, to znaczy, że te kody nie potrzebują internetu. Czyli jeżeli mamy na urządzeniu mobilnym zainstalowany czytnik, to jeżeli chcemy, aby uczniowie zeskanowali, nie wiem, jakieś polecenie, jakieś zadanie, jakąś zagadkę, to dajemy ją jako tekst i uczniowie wcale nie potrzebują uruchamiać internetu. My nie potrzebujemy też internetu do tego. Ja tak często robię, wiecie, takie mini escape roomy do powtórzania wiadomości, czyli różne zakodowywuję, różne właśnie zagadki, albo daję im różne zadania do rozwiązania i każda z tych zagadek składa się na jakąś całość, która później im wyjdzie, jak wszystko po kolei rozwiążą. I często właśnie robię te aktywności z wykorzystaniem ich telefonów właśnie w trybie offline, czyli właśnie bez internetu, tylko proszę, aby na kilka osób był jeden telefon, czy też urządzenie inne mobilne i żeby była zainstalowana ta aplikacja. I to działa bardzo szybko. I to jest taki zwykły ten kod QR, można powiedzieć. Natomiast ja chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o kodzie QR, który, żeby go dobrze odczytać, trzeba najpierw zamalować odpowiednie pola. A żeby zamalować te odpowiednie pola, to na przykład możemy stworzyć quiz. Jakieś pytania i będą odpowiedzi A i B. Jeżeli uczeń odpowie na A i A jest prawidłowe, to ma zamalować te cyfry, które są prawidłowe do zamalowania. A jeżeli odpowie B, to dajemy te, których nie należy zamalować. I to jest też świetne, bo przy okazji takiej aktywności możemy też w jakiś sposób sprawdzić jakąś wiedzę, tak? Więc mi się to bardzo podoba. Przy okazji trzeba też tam troszeczkę pomalować te cyferki, a później zeskanować. Więc to jest też fajny podział w grupie na pracę pomiędzy tych uczestników. Jeden rozwiązuje quiz, drugi maluje, a trzeci robi coś tam innego. Więc powiem Wam, że fajnie się ich obserwuje, jak się tam dzielą zadaniami, albo wszyscy naraz malują, jak już rozwiążą ten quiz. Słuchajcie, ja tutaj Wam dałam inspirację. Na sam koniec jeszcze, na sam koniec zresztą dostaniecie właśnie w Geniali zrobiony, ja Wam pokażę taki obraz z odnośnikami i będziecie mieć linki do tego wszystkiego, o czym tutaj mówię. Na blogu Superbelfrów opisałam, bo ta strona jest niestety, jak widzicie, po niemiecku. Nie ma wersji ani angielskiej, ani innej, jest po prostu po niemiecku. W związku z tym ja napisałam na blogu Superbelfrów taki opis tego, jak to działa, co trzeba kliknąć, żeby zrobić w jaki sposób, więc jest tam po prostu całe dokładnie opisane. I mam to już potwierdzone przez osoby, które nie znają języka niemieckiego, że rzeczywiście idąc krok po kroku udało im się to zrobić. Więc to jest taka właśnie inspiracja, jak te kody QR można inaczej wykorzystać. No i chmury wyrazów, słuchajcie, to jest właśnie mój ten WordArt, Tagul. Chmura wyrazów służy, to ja Wam zaraz się cofnę kawałek, żeby zwizualizować pewną ilość słów. No i zobaczcie, tak jak ja tu zrobiłam. I to jeszcze możemy zwizualizować w jakiejś formie. Ja tutaj zrobiłam w kapeluszu, tak? I ukryłam różne i zrobiłam to tylko i wyłącznie w poziomie. Natomiast możemy zmienić układ i mogą być wyrazy w pionie, w poziomie i mogą być w ogóle pomieszane. Możemy też wybrać inny kształt. Na przykład teraz zbliżają się święta, można wyrazy ukryć w choince, w bombce, czy też w różnych innych takich świątecznych obrazkach. Natomiast to jest też bardzo proste narzędzie, ponieważ tutaj
tutaj jest ten nasz panel roboczy, ten panel roboczy jest, a tutaj, o, ukazuje się zawsze ta chmura. Jak naciśniemy Visualize, to ona zawsze nam się pokaże w takiej formie, w jakiej my chcemy. Co jest najtrudniejsze? No najtrudniejsze jest ten początek, tak, żeby załapać, że w każdą tą linijkę, tu gdzie jest Word, Cloud napisane, czyli tu, tu, tu. Marleno właśnie przy Tagulu nie, przy WordArcie nie. Ja właśnie mówiłam na samym początku, że właśnie chcę Wam pokazać chmurę wyrazów, tą właśnie, którą ja wykorzystuję i niepotrzebna jest ani ta Java, ani te wtyczki i niczego nie musimy aktualniać. Tagul, WordArt działają na wszystkich przeglądarkach i działają właśnie bez aktualizacji tych wtyczek. To jest, to ja to już wykorzystuję od dłuższego czasu, się nie zawiodłam. Jedyna różnica jest taka, że o założenie konta, tak? I wtedy gromadzimy sobie wszystkie te chmury z tytułami, mamy w jednym miejscu, one są też interaktywne, po najechaniu się powiększają i tak dalej. Także warto spróbować właśnie te chmury wyrazów. I tutaj, tam gdzie zaznaczyłam na żółto, to wpisujemy te słowa. Ja w tych kolumnach w ogóle już nic nie zmieniam. Niech sobie to będzie tak, jak chcę. W Shapes wybieram kształt, czyli macie tu po kolei, wybieram kształt, czyli właśnie te kapelusze, tą choinkę, co chcę. Potem w foncach wybieram czcionkę i tutaj, jeśli chcemy mieć polskie znaki, to właśnie musimy dobrać, bo są czcionki, które mają polskie znaki. Wybieramy układ słów, to jest layout, czy chcemy właśnie tylko poziomo, czy mają być pomieszane, czy pionowo, co chcemy. Kolory też możemy wybrać tutaj i animacje, czyli jak to ustawić. I możemy to załadować, wydrukować, zapisać jako obrazek. Także tu jest też, możemy też ustalić własną ilość słów, jaka ma się pokazać, czy mają się powtarzać, czy nie powtarzać. To są już takie, można powiedzieć, bardziej szczegółowe opcje. Natomiast te podstawowe właśnie tutaj wymieniłam. Zawsze trzeba zapisać zmiany, czyli save changes. Możemy też taką chmurę wydrukować. Ja Wam powiem, że ja drukuję, laminuję i mam zawsze do pracy grupowej na przedmiotach. Tu dużo Was jest historyków z WOS-u. No to daty można wydrukować, nazwy królów, czy też jakieś charakterystyczne wydarzenia. Uczniowie mają później dopasować albo wypisać jak najwięcej skojarzeń z tych związanych. No ja robię takie 3-minutowe prace w grupach, w parach, w zależności od tego teraz, jak tam mi na lekcji jest. Czy na początek, czy na koniec, czy w trakcie, wiecie, jak totalnie gdzieś tam nastrój, atmosfera w klasie spada. To właśnie tak wykorzystuję. I to jest wtedy taka fajna praca na lekcji i oni muszą, jak ja to mówię, wycisnąć z tej cytryny jak najwięcej. Czasem też pozwalam korzystać z tych materiałów, bo też mi chodzi o to, żeby oni zaczęli pracować w tej grupie, żeby raczej nie było osoby, która nic nie będzie robiła. Więc w tym momencie, jeżeli mogą korzystać ze swoich materiałów, z książek, zeszytów, to takie osoby też się zawsze włączą, bo gdzieś tam nie boją się, że czegoś nie wiedzą. Więc to jest taka aktywność tutaj u mnie zawsze na plusy. Nie ma nigdy, nikt nigdy nie oddaje pustej kartki, więc plusy są zawsze. Teraz najwięcej plusów jest 3 i wtedy te plusy otrzymuje ta grupa, która ma najwięcej rzeczy i tak powoli trochę stopniuje do 2 i do 1. Fajnie się to sprawdza, naprawdę, i uczniowie są aktywni i też to tak podnosi właśnie atmosferę w klasie. No i przejdźmy do Padleta. Padlet, tablica korkowa online. Słuchajcie, to tak na pewno macie, nie? W pokojach nauczycielskich, może też w domach, taką korkową tablicę. No i sobie tutaj przypinamy te nasze karteczki, żeby coś zapamiętać, czy też dyrektor nam zostawia, czy też ktoś inny. Jakieś informacje, co jest do zrobienia, czy też co zostało zrobione, czy też w ogóle jakieś informacje. I słuchajcie, to taka tablica korkowa też może być online. I to jest taki Padlet właśnie i to jest po prostu naprawdę no, fantastyczne narzędzie. Na przykład w Padlecie możecie sobie gromadzić wszystkie Answer Gardeny, które stworzycie. Stworzycie sobie Padlet pod tytułem Answer Garden i tam będziecie po prostu umieszczać wszystkie linki do Answer Gardenu. Albo nie wiem, w Padlecie możecie sobie gromadzić tematyczne rzeczy na lekcje, na przykład związane z jakimś tematem. Też jest super, czy jakieś linki, czy odnośniki, czy zdjęcia, które potem udostępnicie uczniom. Możecie też zebrać opinie i refleksje. Ja tak zbiorę od Was na sam koniec refleksje i Wasze opinie o naszym dzisiejszym spotkaniu. Oprócz tego też już tutaj młodzi przedsiębiorczy też założyli Padlet, w którym możecie informować o postępach i o działaniach w Waszym projekcie. Więc to jest też świetne do współpracy i do działań wspólnych, w ogóle do planowania, co już zrobiliśmy, co mamy do zrobienia. Teraz Was zaproszę do takiej aktywności.
Nowości i świetne rzeczy w Padlecie to są takie, że każdą informację możemy jeszcze dodatkowo skomentować, możemy ją zalajkować, czy też jak chcemy ranking gwiazdek ułożyć, to wszystko od nas zależy, bo my w panelu modyfikacji, w tym panelu roboczym, w pasku takim, którym my zarządzamy, możemy sobie ustawić, co chcemy. Jaka ta tablica ma być? Jak ma funkcjonować? Czy chcemy komuś udostępniać? Czy chcemy z kimś współpracować? Czy chcemy, aby ustawienie było, nie wiem, strumieniowe, zaraz o tym powiem, czy też siatka, czy też właśnie jakiś wykres bardziej? Czy też chcemy, żeby właśnie można było lajkować te posty? Bo jeżeli chcemy zrobić też na Padlecie jakieś, nie wiem, głosowanie na temat tego, kto, no nie wiem, na przykład popatrzcie, mamy jakiś projekt, tak, bierzemy udział, chcemy wymyślić teraz tytuł. No to w Answer Gardenie gromadzimy tytuły. I potem te wszystkie tytuły umieszczamy sobie na Padlecie, a uczniowie nasi mogą głosować poprzez lajki, czy też poprzez przyznawanie właśnie punktów, który nam najbardziej odpowiada. I to jest takie fajne, bo możemy to robić w czasie rzeczywistym, a możemy też im dać ten link do Padleta na weekend, czy też na nockę, na dzień, żebyś sobie to przemyśleli i później w dowolnym momencie odpowiedzieli. I teraz tą tablicę korkową tak naprawdę tworzymy mamy w takich czterech krokach. Musimy mieć konto, to po pierwsze, żeby nam to wszystko się gromadziło. Jeżeli chcemy być uczestnikiem, to nie musimy mieć konta. Ja mogę w każdym padlecie, który zostanie mi udostępniony, mogę umieścić jakąś informację, tak? Jeżeli ta osoba sobie tego życzy. Natomiast jeśli chcecie, żeby wszystkie padlety gromadziły się u Was na koncie, żebyście mieli podgląd, bazę danych, no to jak najbardziej trzeba tutaj mieć swoje konto, można zupełnie tworzyć nowe, można przez Gmaila, można przez Facebooka, to już tutaj zostawiam każdemu z Was. I jak w ogóle się zaczyna? Pierwsze co, to musimy wybrać swój styl. Czy chcemy w formie takiej ściany, czyli właśnie, na której umieszczamy i tutaj to się robi po prostu jak kto chce, tak? Zamieszczamy, one się gdzieś tam mieszają, to jest taki najbardziej wygodny układ, że tak powiem, że znaczy najczęściej używany układ, natomiast najbardziej chaotyczny niestety. Bo jak dużo ludzi zacznie tam odpowiadać, to potem się trochę ten najeżdżają. Siatka, czyli tutaj, to się układa tak fajnie i my możemy zmieniać kolejność. I to jest raczej ułożone tak, że nie może nachodzić jedno na drugie. Więc to jest fajne, bo gdzieś tam jest porządek. Strumieniowo, to znaczy, że leci takim strumieniem, jedno pod drugim, jedno pod drugim, nie jedno obok siebie, tylko jedno pod drugim. Wykres organizacyjny. To znaczy, że na przykład o, macie grupę projektową jakąś i chcielibyście pokazać, jak w tej grupie rozkładają się role. Czyli na przykład, że ktoś jest liderem i pod liderem są inni członkowie i każdy z tych członków ma jakieś funkcje. To właśnie jest taki wykres organizacyjny grupy i właśnie można też w ten sposób na Padlecie siebie przedstawić, naszą grupę projektową, czy też klasę, czy też to, co robimy. Także to jest też fajna inspiracja do działania oraz kolumnowy, gdzie wszystko jest w kolumnach. Każda kolumna ma swoją nazwę, ja to zaraz Wam pokażę. I my po prostu uzupełniamy do każdej kolumny no, odpowiednie rzeczy, to teraz w zależności, jaki jest tytuł tej kolumny i temat. Więc to jest na początku. To musimy się sobie pomyśleć, co my na tym padlecie chcemy robić. Drugie, to teraz, czy zapraszamy innych do współpracy, czyli czy chcemy kogoś do współpracy takiej, że przez maila, czyli on jest też takim administratorem i współtworzy z nami, ma te same prawa co my, czy po prostu tylko zapraszamy uczestników, żeby dodawali treści, komentowali, reagowali w czasie rzeczywistym, czyli te lajki, czy też coś innego. To jest kolejny krok. Trzeci krok to jest już właśnie to faktyczne dodawanie. Co możemy dodawać na Padlecie? Więc treść, czyli plik, tekst możemy pisać. Możemy dodać linki, możemy dodać filmy, obrazki, linki z YouTube'a też oraz muzykę też możemy linkować. No i kolejny krok to udostępniamy. To my decydujemy, na co pozwalamy innym. Czy chcemy, żeby tablica była publiczna, czyli wyszukiwana przez Google? Czy chcemy raczej, żeby była tajna, czyli otrzymają tylko ci, którzy dostaną link i ci, którzy albo po kodzie QR.
czy chcemy w ogóle, żeby być może była moderowana, czyli wpis kogoś nie pojawi się, dopóki ja nie zamoderuję, czyli nie uznam, że to się powinno na tej tablicy pojawić. Czy chcemy, żeby była z hasłem, czyli na przykład, nie wiem, ja robię Padleta i udostępniam ludziom tylko ze szkolenia po haśle do tego Padleta, tak? Też tak można zrobić. To taka też jest możliwość, wtedy musimy ustalić hasło. Więc takie możliwości ma ten Padlet. I teraz ja Wam zaraz tutaj, ja Wam stworzyłam, słuchajcie, taki mini, słuchajcie, mini tutaj Padlet, właśnie ten kolumnowy, żebyście zrobili, popatrzcie, takie etapy projektu, nazwałam to przykładowa tablica, zaraz dostaniecie ten link, tylko najpierw chcę powiedzieć. I ja podzieliłam to na trzy kolumny. Pierwsza to jest, co już zrobiliśmy, tak, czyli tutaj jest, że logo projektu Młodzi Przedsiębiorczy, zrobiliśmy, no i wstawiłam to logo, tak, to projekt już ma. Również nazwę projektu wymyśliliśmy, czyli właśnie Młodzi Przedsiębiorczy. Na jakim etapie jesteśmy? To jest druga kolumna. Czyli teraz zastanawiamy się nad celami projektu. No i ja tam napisałam, że piszcie w komentarzach jakieś cele. I tu Was proszę, żebyście tam po prostu zaraz komentowali. Harmonogram. Tu też jak chcecie, możecie coś wpisać. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, jak ta tablica żyje. A co mamy do zrobienia? No to ja tam po prostu wymieniłam materiały reklamowe, jak chcecie możecie też plusikami dodawać, co mamy jeszcze do zrobienia, żeby zobaczyć, jak to działa, oraz hasło reklamowe i tu Was też proszę skomentujcie, może macie jakieś hasło, słuchajcie, to takie dla nas na potrzeby własne do przećwiczenia. Słuchajcie, daję Wam ten link, jak klikniecie, przepraszam, to zaraz zostaniecie przekierowani właśnie do tego tutaj padlecika. Zobaczcie, że ja ten Padlet, nawet zobaczcie, ten Padlet, aha, dobra, jak słuchajcie, ja automatycznie widzę, spokojnie, już jestem. To chyba jest tak, że nie wiem czemu, ale jak mi się uruchamia za dużo stron, to mój internet, dziwne, mój internet przestaje działać, a mam po prostu, no sobie zobaczę aż z ciekawości, jakie mam dobrą jakość połączenia, więc kurczę, nie wiem, co to jest. Natomiast słuchajcie, wracam do Was, ja natychmiast wrócę, więc proszę się o to nie martwić. Spróbujcie coś tu pododawać, komentarze do tej tablicy, kliknijcie w ten link tego Marta MP Webinar i spróbujcie tam coś podopisywać. Widzę, że coś już się dzieje. Spróbujcie zagłosować tam gwiazdkami, co tam chcecie. Jakieś hasło reklamowe może dopisać. Przejście, ok. Zaliczony pierwszy moduł, fantastycznie. Ja tutaj dam 5 gwiazdek, o. I widać, ile osób zrobiło, więc spróbujcie tak troszeczkę się tym pobawić, zobaczyć. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie, świetnie. Ja, tutaj jest, jak zostać biznesmenem, fantastycznie. Więc widzicie, jak to też funkcjonuje. Ciekawa jestem, czy, ja to śledzę tutaj, dlatego też to komentuję. Nasza grupa super, świetnie, co mamy do zrobienia, ok. Przedsiębiorczość ma przyszłość, super hasło, super świetne hasło, więc widzicie, jak to teraz w tym realnym czasie fajnie funkcjonuje, jaki to może być fajny punkt wyjścia i taka praca, żeby sobie odhaczać, co zrobiliśmy, a czego nie zrobiliśmy, tak, żeby sobie zapisywać. Grupa może, osoby uczestniczące mogą po prostu wpisywać to, możemy właśnie też, możemy jakieś osoby w ogóle, mogą mieć takie funkcje w naszym projekcie, żeby się zajmowały uzupełnianiem tego, albo mogą mieć takie zadania, że kto zrealizuje swoje zadanie, ma po prostu go wpisać na naszym Padlecie. Więc to jest bardzo fajna funkcja właśnie, ten styl kolumnowy. Nic nie widać, aha, ale to chyba było do Pani Magdo, to chyba było jak wtedy zniknęłam. Ja bym prosiła kliknąć właśnie ten link do webinaru, znaczy do Padletu. Zobaczcie, że ja, zobaczcie co tutaj się pojawiło.
Fajne w Padlecie jest też to, że my możemy sobie sami doprecyzować nazwę tego Padletu. Czyli moi uczniowie na przykład już wiedzą, tak, że mój Padlet to jest padlet.com i zawsze jest Marta FB, bo taka jest nazwa użytkownika. I po slashu ja z reguły personalizuję tytuły. Padlet automatycznie da nam kombinację cyfr i wielkich i dużych liter. Ale czasem można popełnić błąd przy przepisywaniu, jeżeli nie dam im linku. A tu jest prościej powiedzieć MP Webinar. I zawsze możemy tą nazwę spersonalizować. I to jest bardzo ciekawe. Dziś się uczę, jak w przyszłości nie zostać na lodzie. To jest chyba hasło reklamowe, miało być w komentarzu, a tutaj zostało dodane jako dodatkowe coś. Więc tutaj też razem przeniesiemy góry. Super, szlachetna paczka, świetne. Integracja zespołu, tutaj dodajecie, fantastycznie, naprawdę. Więc widzicie, jak to fajnie działa. I tą właśnie chciałam Wam funkcję pokazać właśnie na żywo. To jest właśnie ten kolumnowy styl. I powiem Wam, że te nagłówki tych kolumn to Wy wymyślacie. Tak? To wymyśl. Ja tak zrobiłam, co już zrobiliśmy, na jakim etapie jesteśmy, co mamy do zrobienia. Bo to się przydaje w pracach projektowych, żeby gdzieś to mieć uporządkowane, żeby gdzieś panować nad tym i gdzieś tam mieć to spisane. I karteczki te małe, one się gubią. One są fajne do takiej pracy tu i teraz warsztatowej, natomiast co później z nimi zrobimy? Dlatego bardzo, bardzo fajne jest to, że tutaj możemy to zapisywać. I tak jak mówię, nie musicie mieć tej tablicy takiej dostępnej dla wszystkich publicznej. Możecie zrobić tajną, czyli po linku. Zahasłować też możecie, tak? Czyli wtedy dajecie tylko uczniom to hasło i oni wiedzą i link do Padletu i tylko oni mogą coś tu wpisać. Natomiast jak jest tajna, to też nie ma takiej opcji, ona jest niewyszukiwana bezpośrednio w wyszukiwarce Google, więc jest gdzieś tam też bezpieczna. To już od Was zależy. Słuchajcie, tu macie, ja zaraz wrzucę Wam też link, na pewno go też już znacie. Ten link, który macie tutaj w projekcie tym waszym, w którym uczestniczycie. Ja sobie już tam zajrzałam. Ja już sobie tam zajrzałam i widziałam, że już się pierwsze rzeczy w ogóle zapisują, już pierwsze informacje na Padlecie się pojawiły. W związku z tym ja tu jeszcze się przypominam. O, widzę, że pani Daria też się nauczyła. Super. Tak, to teraz właśnie możecie sobie porównać, że to jest właśnie, nawet fajnie, że to tak wyszło. To jest nazwa narzucona przez Padlet. Widzicie? To jest nazwa narzucona przez Padlet. Czyli jakbyście mieli uczniom dyktować, albo nawet jakbyście mieli wyświetlić, na pewno Q zostanie pomylone z literką G. 100%. To się zdarza nagminnie. L z dużym i tak dalej, i tak dalej. I to potem są cyrki, bo komuś się nie otwiera, coś się nie robi. Natomiast jeżeli zrobicie swoją indywidualną, nie każda jest, słuchajcie. Najbezpieczniej zawsze dodać na przykład rok 2017, nie? Albo jakąś po prostu jedną cyfrę. I to się też zmienia w pasku narzędzi z boku, tak? Tam, gdzie modyfikuje wszystko w Padlecie, to tam też na samym dole można spersonalizować swoją nazwę. I to jest bardzo pomocne, szczególnie właśnie przy podawaniu innym. Słuchajcie, no Learning Apps. Parę osób tam zaznaczyło, że zna, że słyszało, i parę osób też zaznaczyło, że korzysta. I teraz, no to jest świetna platforma. Słuchajcie, w ogóle o tej platformie to można by było robić osobne webinarium, i w ogóle ja prowadzę dla nauczycieli osobne szkolenia z tej platformy, ponieważ w sytuacji, kiedy mamy tablicę interaktywną, czy też monitor interaktywny, w sytuacji, gdy mamy internet w szkole i gdy pracujemy z młodszymi dziećmi, no to powiem Wam, że no ta platforma jest naprawdę świetna. Pamiętam, jak moje uczennice starsze z drugiej i trzeciej klasy gimnazjum prowadziły lekcje niemieckiego dla młodszych uczniów, tak raz w miesiącu, które oparte były tylko i wyłącznie na ćwiczeniach interaktywnych oraz na aktywnościach takich, metodach aktywizacyjnych i tylko w oparciu o tą platformę. I powiem Wam, że to się świetnie sprawdzało. Taka mała grupka dzieciaków, która uczestniczyła, można było tu powtórzyć w bardzo kreatywny sposób, utrwalić wiadomości.
bo platforma Learning Hub zawiera takie aktywności jak puzzle interaktywne, czy też wykreślanki, dopasowanki, różne quizy, różne memory, też można głos, jakieś pliki dźwiękowe zgrać. Ale to, co ja chciałabym Wam pokazać i na to zwrócić uwagę, to jest właśnie możliwość wykorzystywania Learning Appsów do wideo z adnotacjami, z zadaniami. Dlaczego chcę o tym powiedzieć? Bo większość ludzi, nauczycieli, którzy wykorzystują Learning Appsy, skupiają się na tych najprostszych aktywnościach. Ja nie mówię, że one są, wiecie, jakieś w ogóle no nie w porządku, tak? Ale z reguły ich też jest najwięcej w bazie, czyli wykreślanek, krzyżówek, właśnie quizów, memory, puzzli, jakichś tam piramidek matematycznych. One są najczęściej przetwarzane, tak? Natomiast tych nie ma dużo, no bo one są trochę trudne. Znaczy, jak już się wie, jak to zrobić, to nie jest to trudne, ale jest trochę więcej roboty niż przy tych prostszych. A co tu jest fajne? Fajne tu jest to, że my, dając ten filmik tutaj, który jest tutaj właśnie wgrany, to w trakcie oglądania możemy w pewnych momentach wrzucić uczniom jakieś pytanie, które się pojawi i ma ich pobudzić do refleksji. Oni mają na przykład sobie zrobić notatkę w zeszycie na ten temat. Albo możemy wrzucić inne ćwiczenie zrobione w Learning Appsach, czyli na przykład wykreślankę. Albo na koniec możemy wrzucić quiz, który zrobiliśmy i on dotyczy tych informacji zawartych w tym filmiku. Więc słuchajcie, ja bym chciała Was zaprosić do takiego obejrzenia. To trwa 3:40, 3:30 chyba nawet. Ja Wam wrzucam tutaj zaraz link skrócony i robimy sobie taką umówmy się tak. Czterominutową robimy sobie taką przerwę, to znaczy ja robię przerwę sobie w gadaniu, natomiast wy klikacie, oglądacie i robicie te ćwiczenia, a jak skończycie, to bardzo Was proszę, abyście tu w komentarzu na czacie zaczęli pisać swoje refleksje, czyli jak Wam się to widzi w ogóle. Oczywiście filmik jest o działalności gospodarczej, ale taki, wiecie, mega prosty wzięłam. Naprawdę mega prosty, go trochę tam pocięłam, żeby były informacje, które potrzebuję. Natomiast słuchajcie, zapraszam Was do tego, abyście to po prostu zrobili, bo jestem ciekawa Waszych reakcji. Więc bardzo, bardzo proszę, ja już się wyłączam na chwilę. Napiszcie mi tylko, czy wiecie, o co chodzi, czy wszyscy zrozumieliście, bo tak jakoś cicho się zrobiło i potrzebuję Waszej reakcji. Okej, super, świetnie, no dobra. No to klikacie w ten filmik i później wracacie tutaj tak gdzieś, ja sobie tak liczę, że to będzie około 4 minutek, więc zobaczcie. Ja tu będę oczywiście, tylko przestaję gadać. Już mówię, trzeba kliknąć ten link. Boję się, że teraz mi się, no już się zawiesiłam.
O, widzę, że już powoli zaczynacie pisać, to ja się już też odezwę. No tak, bo ja to właśnie, Pani Małgosiu, ja właśnie to wykorzystałam, ten filmik właśnie z tych materiałów, wydawał mi się właśnie taki fajny do przerobienia tutaj, że można było na te etapy podzielić, bo tu wiecie, no, do odwróconej lekcji też trzeba mieć filmik taki, który możemy jakoś wykorzystać do przetworzenia. W tej metodzie odwróconej lekcji chodzi o to, żeby uczeń nie oglądał tylko po to, żeby oglądać i żeby miał możliwość, wiecie, myślenia o czymś innym i robienia 5000 innych rzeczy, jak to oni teraz robią. Tylko chodzi o to, żeby ten filmik nie był za długi, a jednocześnie, żebyśmy mogli tam wcisnąć jakieś 2-3 pytanka, ewentualnie jakieś aktywności, które on musi zrobić w trakcie, więc mi się wydaje, że to jest fajne, ale już rozkminiłam, dlaczego się zawieszam. W momencie, kiedy uruchamiam link z platformy, tutaj klika, to on mnie przekierowuje na nową zakładkę, to wtedy mi się zawiesza tutaj platforma, więc już nie będę klikać. Będę sobie klikać po prostu w innej zakładce. Tak, właśnie dlatego Wam to chciałam pokazać, bo wydaje mi się, że to jest mało używane i wykorzystywane. Oczywiście, co trzeba, słuchajcie, co trzeba najpierw zrobić? Najpierw znajdujemy jakiś filmik, który chcemy wykorzystać. Później oglądamy ten filmik, tak? Zastanawiamy się, co tam jest, na czym się skupić i czy da radę zrobić jakieś dodatkowe ćwiczenia właśnie w Learning Appsach. Jak widzicie, ja tam zrobiłam quiz. Quiz zawsze dacie radę zrobić, zawsze na koniec można dodać. Ja wykreślankę, słuchajcie, no można jeszcze też krzyżówkę, pewnie można by było jakieś memory, no cokolwiek. No teraz w zależności, jaką macie potrzebę, tak? Więc to po prostu musicie wtedy klikać w tym miejscu, czyli w tym czasie, kiedy to ma się pojawić i uczniowie wtedy mają to odsłuchać, zrobić, potem jak zaczynamy lekcję, to możemy po prostu ich sprawdzić, czy to zrobili i to może być punkt wyjścia po prostu do tej naszej następnej lekcji, ale chodzi o to, żeby oni przetwarzali, czyli to musimy zrobić najpierw. I później, jak już mamy ten filmik, to w tej aplikacji go odpowiednio podcinamy, wpisujemy czas, który nas interesuje i dodajemy te aplikacje, które stworzyliśmy wcześniej. Więc no trochę roboty jest. Trochę roboty jest, ale no, ja uważam, że wszystko co nowe to trochę kosztuje czasu i trochę nam tego czasu zajmuje, natomiast tworzy się jakaś baza danych na przyszłość i ja zachęcam, żeby wykorzystywać, tym bardziej jak jesteście w takim projekcie, to możecie też pomyśleć o tym, żeby w jakiś sposób na przykład podzielić się też zadaniami, tak? Ktoś zrobi na ten temat, ktoś zrobi na tamten temat i macie bazę daną do wykorzystania dla wszystkich. Ja uważam, że nie powinniśmy, wiecie, wszystkiego robić sami i gdzieś tam nie wykorzystywać innych, którzy chcą z nami też gdzieś tam współpracować. I też korzystać z tego, co inni zrobią, bo to jest, słuchajcie, fajne wtedy, a też nie narzuca na nas też takiego nadmiaru pracy. No i słuchajcie, geniali, po prostu geniali, to jest interaktywna prezentacja, to jest tutaj ten u góry pasek, to jest pasek, z którego wybieracie sobie, co chcecie stworzyć, czyli czy to być interaktywna prezentacja, czy to ma być interaktywny jakiś plakat, czy to ma być interaktywny obrazek, czy to ma być interaktywna mapa, nawet dla geografów, czy też dla historyków, oraz interaktywna przede wszystkim infografika na przykład. I macie, słuchajcie, gotowe szablony, które możecie już wykorzystywać i je nadpisywać, co chcecie, a oprócz tego możecie dodawać znaczniki interaktywne, na które jak najedziecie, to albo się ukaże tekst,
albo się ukaże przekierowanie do innej strony. I teraz ja wam, w ogóle to też można utworzyć quizy typu prawda, fałsz. Co jest jedynym minusem, można wypowiedzieć i może nie zadziałać wszędzie i kiedy chcemy? No internet. Musimy mieć tutaj dostęp do internetu. I teraz patrzcie, ja dla was gotowałam, pamiętacie? To był taki wrzutek, to był slajd, który pojawił się na początku, jak pokazywałam, jakie narzędzia będę dzisiaj prezentować. I to były te narzędzia. A ja wzięłam to, zrobiłam sobie zrzut ekranu z tego i dodałam to do Geniali. Dodałam takie znaczniki, które jak zaraz wam dam link do tego, to jak klikniecie w te znaczniki, to przejdziecie w te strony, o których mówiłam. Pani Małgosiu, no my, ja myślę sobie, że tutaj teraz jest pytanie do pani Darii. Wiem, że jesteśmy nagrywani, więc wydaje mi się, że chyba tak, na pewno. Ja teraz wam, słuchajcie, daję link i weźcie sobie, kliknijcie i napiszcie mi swoje wrażenia, te wszystkie znaczniki. Ja nie klikam teraz ten link, bo się znowu zawieszę. Bardzo was proszę, abyście kliknęli w te właśnie dodatki. Tam macie przekierowanie do tych wszystkich stron, o których mówiłam, gdzie można tworzyć te rzeczy. A jak na Młodzi Przedsiębiorcy tutaj dojedziecie na logo, no to tutaj przejdziecie na stronę aktualności w tym projekcie. Nie ma, słuchajcie, nie ma pani chyba Darii, na chwilę odeszła, ale wydaje mi się, że słuchajcie, no po to jest nagrywane, żeby było, więc na pewno tam się komunikujcie i na pewno będzie udostępnione. Jak klikniecie, ja sobie zaraz przejdę, czy to działa. Ja wpisuję, ja tutaj skróciłam też. Przechodzicie od razu do tego interaktywnego obrazka i sobie poklikajcie i zobaczcie, że od razu was przenosi w te miejsca. Od razu, automatycznie. Dajcie znać, jak poklikacie, czy to wam działa. Oczywiście musi się pojawić łapka, będziecie przekierowani. Przy kodach QR dałam dwa, bo jedno jest do tych polskich kodów QR, a drugie jest do tego artykułu, w którym możecie sobie przeczytać, jak to robić. Super, to cieszę się, że działa. I słuchajcie, no ja to wykorzystuję na serio, na niemieckim. Na przykład, nie wiem, wprowadzamy nowe słownictwo. Ostatnio miałam przybory szkolne. To miałam obrazek z przyborami szkolnymi i na każdym przyborze szkolnym dałam taki znacznik i ja tam miałam nie przelinkowania do stron, tylko pytania do uczniów, na przykład, czy to jest, ćwiczymy też teraz przeczenia, czy to jest długopis, tak, i to jest jako zadanie dodatkowe i oni muszą to potem odpowiedzieć, nie, to nie jest długopis, to jest na przykład, nie wiem, czy tam linijka, tak, więc naprawdę, no tu można dodatkowo, czy jak był opis pokoju, to też w pokoju umieściłam im podlinkowane pytania, gdzie stoi krzesło, gdzie leży kot i tak dalej, więc to można do wszystkiego, co możecie wy zrobić? Zdjęcie swoje, na przykład swojej grupy możecie zdjęcie projektowe zrobić i znacznik do każdej osoby, w którym pojawi się tekst opisu tej osoby, na przykład w jakiś inny sposób i podacie to dalej, tak? Czyli interaktywnie. Możecie zrobić plakat jakiś informacyjny i w niektórych miejscach też będą ukryte jakieś na przykład informacje. Chcesz wiedzieć więcej, to właśnie kliknij ten przycisk, tak? To może być jakaś też misja. Że taka, ale taka, wiecie, coś tajemniczego, takiego zagadkowego. Jest jakiś plakat z jakimiś znacznikami i teraz, wiecie, bez żadnej gotowej instrukcji, ale muszą sobie poklikać i można fajne zadania też pod tym wymyśleć. Także tutaj macie szerokie pole do popisu i naprawdę to narzędzie jest, no ja uważam, świetne. Tym bardziej, że te prezentacje też właśnie w ten sposób można tworzyć. I to też macie szablony gotowe. Wcale nie trzeba od zera tworzyć, tylko jedziemy na szablonach, napisujemy tylko teksty, dodajemy swoje obrazki, swoje materiały, ewentualnie te interaktywne odnośniki i to też tak, wiecie, na podsumowanie na przykład projektu, co nam się udało zrobić, jakie były etapy, gdzie tu będziemy mieć takie fajne przejścia, przelinkowania, to w takiej prezentacji naprawdę zamkniecie wszystko. I to jeszcze na dodatek w bardzo zróżnicowany, kreatywny i świetnie wizualny sposób. Więc ja polecam to narzędzie. Słuchajcie, no i teraz wam ankieta druga. Ankieta druga polega na tym, że chciałabym wam pokazać któreś z tych narzędzi, właśnie udostępniając ekran i mam nadzieję, że mam dobrą jakość połączenia, wszystko dobre. Centrum edukacji mi zniknęło, więc chciałabym chociaż jedno narzędzie wam pokazać, więc umówmy się na takiej zasadzie, że wy teraz sobie zagłosujecie,
bo to zawsze jest tak, że no nie jestem w stanie pokazać wszystkich. No nie jestem w stanie pokazać wszystkich, natomiast inspiruję większą ilością, bo jak będziecie chcieli, to dojdziecie do tego. Uczniom też będę jeszcze pokazywać, więc słuchajcie, ja jestem uczniką, żeby uczniom też tak, wiecie, podrzucić i żeby oni to rozkminili. Teraz ankieta, proszę Was odpowiedź, które z podanych narzędzi bierzemy na warsztat? Teraz, tu i teraz. Zaznaczcie maksymalnie dwa. Maksymalnie możecie zaznaczyć. Zobaczymy, co zrobimy. I weźcie, odpiszcie, wszyscy zaznaczajcie. Jest nas 18, jest was 18, ja nie będę głosowała. I zobaczymy, co tutaj wyjdzie. O, połowa was na razie, połowa. Szybko leci. Widzę, że geniali wam się spodobało, tak, ale to jest naprawdę proste, więc w sumie jak geniali będę miała wam pokazać, jak ten obrazek się robi, to być może zdąży się jeszcze coś innego pokazać. Dobra, 12 osób, słuchajcie, jeszcze 6 osób, nie możecie zagłosować? Jeszcze 13 osób. 13 osób. 14. Dajcie znać, te osoby, które na przykład nie mogą, bo coś nie działa, czy coś nie funkcjonuje, to dajcie znać, bo wtedy ja już po prostu zakończę głosowanie. Bo tak to jeszcze mi, widzę ile nas jest. Jest nas 19 osób, odjęłam, nie mogę zagłosować. Pani Jolu, dobra. To czyli, no ale jeszcze 3 osoby. Dobra, 16 mam, jeszcze 2 powinny. Pani Jola, bo mi przerywa, okej, okay, no to jest też ta technologia, no jeżeli jest ten też internet, ale okej, okay, to ja panią liczę, to jeszcze słuchajcie, jedna osoba, jedna, dwie osoby. Dobra, ja już kończę, bo szkoda, wiecie co, szkoda czasu tak naprawdę, więc kończę i udostępniam wam wyniki. Zobaczcie, co nam wyszło. Tak po trochu troszeczkę zaznaczaliście, ale to tak jak ja już odpowiadam. Malden kodę macie naprawdę opisany krok po kroku. Jak będziecie chcieli, to idąc po moich wskazówkach, na pewno wymyślicie coś fajnego. QR online jest po polsku i jest też naprawdę proste. Skapnijcie się, wpisuje się w tych pustych. Chmura wraz za tagul. Też tutaj dałam wam w prezentacji jeden slajd, co po kolei się robi. Słuchajcie, to naprawdę nie jest trudne. I jak robi, te osoby, które robiły inną chmurę obrazową, na pewno w miksie skapną. Osoby, które pierwszy raz by chciały, na pewno też wam się uda. Słuchajcie, jak się źle zrobi, nic nie tracicie. Zawsze jest ten przycisk Escape, po prostu zamykamy i tyle. Nic się nie stanie. Naprawdę. Answer Garden trochę ma, jest też prosty, zobaczymy. Padlecik tutaj 10. I teraz lecimy, no to mamy geniali i ten, no dobra, zobaczymy co, ile nam pójdzie, ja zamykam ankietę, słuchajcie, dobra, to teraz zacieram rączki po to, żeby mi się udało bardzo szybko i sprawnie udostępnić ekran, bo to różnie bywa z click meetingiem, różne mam doświadczenia, ale dobra, uwaga. Czekajcie i mi odpowiedzcie później na czacie, czy ja wszystko dobrze, znaczy czy widzicie mój pulpit. Czekajcie, to widzę. Plusik, dziel się swoim ekranem. Nie wiem, czy ktoś się... Czekajcie, coś chwilowo się dzieje. Nie chce mi się wyświetlić, więc chwilą nie poczekamy. Ja wam w międzyczasie, za chwileczkę, dostaniecie ode mnie link do tej strony, więc ja sobie tu będę działać, a wy dostaniecie link do tej strony. Możecie sobie już tam kliknąć i zobaczyć, natomiast ja dalej próbuję udostępnić ekran. Tylko najlepsze jest to, że on mi pokazuje... No, że ja nie mam, ja mam aplikację. Dobra, zobaczymy. Włączę sobie inaczej. No, poczekajcie, bo jest jakaś nowsza wersja. Musimy chwileczkę poczekać. Chwilunie, wy sobie wejdźcie tam na ten geniali. Zobaczcie. Zaraz wam też dam do Learning Appsów. Też link dam. Mi się musi zaktualizować wtyczka do udostępniania ekranu.
Natomiast ja już Wam zaraz podam też link do Learning Appsu. Learning Appsy, słuchajcie, są po polsku. No niestety Geniali nie jest po polsku. Już Wam daję też do Learning Appsów. Geniali. Aha, link nie działa. Dobra, muszę wziąć. Dobra, już dam Wam daję. No bo www nie było. Www nie było, wiecie? Bez www, już daję, proszę. Dobra, słuchajcie. Czy widzicie mój ekran, nie? Dobra, tak, widzicie. Dobra, ja sobie zostawię tutaj ten. Dobra, nie patrzcie mój pulpit, bo mój pulpit jest ten. Popatrzcie. Zaczynamy od geniali. Słuchajcie, bardzo prosto tworzy się konto. Konto się tworzy na takiej zasadzie, ja zaraz Wam pokażę na innej przeglądarce, bo nie chcę tutaj się wylogować. Jak się tworzy konto? A, już, tutaj niektórzy są bardzo szybcy, bardzo dobrze. Ja czasem mam, że zakładam przez Gmaila albo przez Facebooka. Muszę sobie troszkę pozamykać okna, żeby nie było. Słuchajcie, bardzo prosto się zakłada dla tych osób, które nie miały, po prostu możecie to zrobić przez właśnie Face'a, możecie to zrobić przez Gmaila, niektórzy napisały, osoby piszą, zobaczcie, macie tutaj register i się po prostu rejestrujecie, tak? Jeżeli możecie przez Face'a, możecie też przez Gmaila, a później się tylko cały czas logujecie. Ja zamykam, bo za chwilę będę miała powiadomienia z Face'a. Więc jak już jestem, to tak wygląda tak. Ja mam już, popatrzcie, ja już mam tutaj tyle swoich rzeczy zrobionych. To są te obrazki, co Wam mówiłam. Tu jest jakaś moja prezentacja, którą zrobiłam, a tutaj jest infografika. Infografika jest zrobiona totalnie na szablonie. To znaczy ja na szablonie nadpisywałam swoje rzeczy. I teraz jak zrobić taki interaktywny obrazek? Pokażę Wam, jak zrobić interaktywny obrazek, to będziecie wiedzieć, jak zrobić wszystko. Musimy nacisnąć na Create, czyli utwórz. I tu jest ten pasek, który Wam pokazywałam. Co chcecie zrobić? Jeżeli to wybiorą te różne szablony infografiki. Na co zwracać uwagę, słuchajcie? Premium to znaczy, że to jest konto płatne, więc tego nie możecie wykorzystać. Natomiast tam, gdzie nie ma premium, to możecie wykorzystać. I tu macie jakąś oś czasu do opowiadania historii. Zobaczcie, jak do lektur można świetnie wykorzystać. Do opowiadania historii, jak to wszystko się zaczęło. Tu jest też, widzicie, o Gwieździe Roka na przykład, czyli można świetnie pisać czyjeś życiorysy, tak? I sobie zgromadzić na przykład świetnie do powtórek przed jakimiś sprawdzianami, egzaminami i tak dalej. I te wszystkie, które nie mają premium, one są dostępne. Jeżeli chcemy zrobić interaktywny obrazek, to klikamy tutaj. I tak zobaczcie, jakie to jest proste. Trzy tak naprawdę kroki. Najpierw musimy załadować obraz, dodać do niego interaktywne piny i dodać interaktywną treść. Więc słuchajcie, ja to zrobię ponownie. Ponownie to zrobię na jakimś obrazku. Teraz zastanawiam się na jakim. Poczekajcie. Tu powinna mieć jakieś różne zdjęcia. SP Pielgrzymowice. No dobra, wezmę. O, tutaj mam takie coś, takie jakieś ludki. Na gazetkę. O, takie ludki, tak? Ja chcę, żeby te ludki, pod każdym ludkiem, żeby coś było. Więc wstawiłam te ludki i teraz naciskam na to różowe. I że mam utworzyć interaktywny obrazek. Ładuje się, to trzeba poczekać, tak? Tutaj jest potrzebny dobry internet. No i zobaczcie, mam obrazek. Tutaj u góry mam tytuł. Wpisuję sobie jakiś tytuł. Obrazek testowy. Na przykład. I teraz zobaczcie, to jest mój panel. Panel, który mam przy wszystkim, przy infografice, przy prezentacji, przy wszystkim.
Mogę wprowadzać animacje, mogę zmieniać tła, mogę z różnych źródeł wprowadzać tu rzeczy, mogę pobrać kod embed, mogę teksty pisać i mogę interaktywne znaczniki dodawać. I teraz, jakie te znaczniki będą, to zależy od Was. Czy to będą takie, czy to będą takie, czy to będą takie, wiecie, o tutaj, tego typu. Tak naprawdę to zależy od Was. Czy takie akcji, czy takie animowane, tak, że coś się tu będzie działo, czyli tak będzie tak jakby podpowiadało, że tu trzeba kliknąć, to zależy od Was. Czyli na przykład ja chciałabym do każdego ludzika dodać tutaj taki. W momencie, kiedy go przesuwam, to mi się pojawia tutaj takie coś czarne. W to czarne muszę kliknąć, bo wtedy ja decyduję, co chcę tutaj umieścić. Czyli tak, ja Wam pokażę te wszystkie możliwości. Czyli patrzcie. Tutaj na przykład wpiszę, jestem sobie ludzikiem, ludzikiem młodym przedsiębiorcą, tak? I ja chcę, żeby było jako tulpit. Ja mogę tutaj, wiecie, wyedytować, zmienić czcionkę, mogę wytłuścić, mogę zmienić czcionkę, żeby mi się była bardziej normalna, tak? I tak dalej. Mogę też tu dodać obrazek na przykład. Dodam obrazek. Teraz wiecie, robię sobie jaja, o. I mamy tekst i obrazek, o. Żeby to ładnie wyglądało, to ja sobie teraz zmienię czcionkę na 14. O, tak. I teraz mogę. Musimy się troszeczkę tu pobawić układem. O, i teraz to mi się podoba i zapisuję. Dobra. Do tego ludzika chcę dodać coś innego. Pokażę Wam, jak będzie w nowym okienku tekst. A ja jestem starym przedsiębiorcą. Na przykład. Znowu sobie powiększę. 18. Zrobię, nie wiem, Comic Sun. Nie chcę, muszę zawsze podświetlić, słuchajcie, teraz już się śpieszę. W ten sposób i zapiszę. Do tego dodam link na przykład do tej działalności gospodarczej, tak, teraz Wam pokażę. Dodam link, czyli on mi od razu przeniesie. I pokażę Wam jeszcze, co to znaczy go to page. Idź do strony. No, nie mogę teraz to zrobić, bo nie mam więcej slajdów, tak? Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, tu po prawej stronie, o tu, mam pages, strony. No ja mam tylko jedną stronę, więc on mnie nie może przenieść do jakiejś strony. Natomiast jakbyśmy tu mieli prezentację, to wtedy możemy mieć, że z tego slajdu zostanę przeniesiona automatycznie do innego slajdu. Warto to wiedzieć, bo czasem nam się to może przydać, że jak chcemy kliknąć, to chcemy wrócić do jakiegoś slajdu albo przenieść się. Więc to warto wiedzieć. Ja teraz fizycznie tego nie mogę pokazać, bo robimy tylko obrazek. No i teraz, no i tak mogę sobie ileś. Zrobię tu jeszcze zwykły tekst. Hej, 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 tak? O, tutaj tylko tyle. Zrobię na 36 save. I słuchajcie, powiedzmy, że mam do każdego, co chciałam. Zobaczcie, to się zapisuje automatycznie. Mogę to zawsze podejrzeć na oku, preview. Tak to wygląda w podglądzie. I teraz ja patrzę, jak to ludzie będą, jak ludzie to będą widzieć. Czyli jak tu nacisnę, pokazuje mi się, jestem sobie ludzikiem. Jak tu nacisnę, pokazuje mi się takie. Jak tu nacisnę, mam przelinkowanie do jakiejś innej strony tej działalności. Znaczy, automatyczne. Jak tu nacisnę, chyba się close, dobra, jeszcze raz. Jak tu nacisnę, chyba tu nic nie wpisałam niestety. Chyba nie, no. Hej, hej, hej. To jaka jest różnica pomiędzy Windows a Toolpit? Toolpit muszę kliknąć, żeby się pojawił. Windows pokazuje się od razu. Albo poczekać, teraz to jest na odwrót. Muszę zobaczyć tu. Tu jest przekierowanie. Tak, to tak to jest. Toolpit jak najadę, a Windows,
że nie widzę nic innego, tylko widzę ten tekst. Czyli już pamiętam. Żeby to trzeba zapamiętać. Czyli to pokazywanie tekstu się jest różne. No i tak naprawdę to już jest, ja mogę jeszcze potwierdzić zapisywanie. Zrobię teraz share. Popatrzcie, pobiorę link. Wrzucę Wam na czat. No i zobaczcie, czy Wam działa. Jeden powinien nie działać, bo jeden powinien nie działać. W sumie to mogę go... Popatrzcie, jak usuwam znacznik. Jeżeli nie chcę jakiegoś znacznika, najeżdżam na niego i tu mam pasek kosz remove, usuń. Więc mogę go usunąć, jeżeli jest mi niepotrzebny. I już go automatycznie nie mam. No i tak naprawdę to cała filozofia. Kliknę sobie w Geniali, to zobaczcie, że doszedł mi nowy obrazek, tak? I ja mogę go w każdej chwili edytować, mogę go w każdej chwili sobie podświetlić, mogę pobrać link, czy też kod embed, mogę zrobić w ten sposób. Ostatnio prowadziłam szkolenie na tej właśnie prezentacji. To pokażę Wam, co właśnie zrobiłam, co można zrobić z taką prezentacją, tak? Która ma kilka stron. Robicie identycznie jak teraz, ja Wam pokazywałam. Wykorzystałam szablon oczywiście. Do szablonu można dodać właśnie jakiegoś gifa, zdjęcie, tak? Ten szablon się nie się rusza, bo on był już taki ruszający się. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś się ruszało, dorobimy animację z lewej strony. I tak to zrobiłam. Teraz jak widzicie, jak tu się przejdzie, to się przechodzi właśnie tutaj do linku, albo się coś nowego otwiera, polecenie jakiejś zabawy. Tu też jak kliknę na pudełko, to mam instrukcję zadania. Jak kliknę tutaj, to przechodzimy na online. Wszędzie można coś, jest interaktywny obrazek, czyli opis mnie na każdą literę słowa. Tu pokazywałam, jak to działa. Naprawdę w ten sposób to działa. Tu proponowałam różne quizy. Tu widzicie, można też filmik odpalić bezpośrednio tutaj. Poukrywałam, widzicie, tutaj poukrywałam też przekierowania na strony, tak, co mi zależało. Więc naprawdę można fajnie, tutaj też jest chmury o chmurach wyrazowych, więc naprawdę można zrobić fajną, inną prezentację, dość ciekawą, która może gdzieś tam Was później zainspirować do tego, co będziecie chcieli przedstawić. Napiszcie mi, czy jest to dla Was jasne. Czyli klikacie na Create, wybieracie tak naprawdę obrazek i dodajecie do niego znaczniki i pod tymi znacznikami możecie ukryć tekst, który się ukaże w nowym oknie. Możecie ukryć link, możecie też przekierować do jakiegoś innego slajdu. Tak, to słuchajcie, no wszystko wymaga tego, żeby próbować samemu, bo to jest najlepsze, jeżeli Wy to wypróbujecie, przećwiczycie to na sobie. I tu naprawdę nie ma jakichkolwiek wpadek. Infografikę też to samo robicie. Wybieracie tu szablon infografiki i po prostu nadpisujecie, co chcecie. Plus dodajecie linki. No dobra, to teraz przejdźmy do tych Learning Appsów. Jeżeli ktoś nie ma konta na Learning Appsach, no to słuchajcie, trzeba sobie takie założyć. U góry zawsze możecie wybrać język. Jeżeli nie pokazuje Wam się strona w języku polskim, to zawsze możecie wybrać język polski. Logujemy się, wpisując, w ogóle, żeby założyć konto, musimy wpisać swojego maila i się logujemy, tak? Ja tu jestem zalogowana. Ja mam bardzo dużo różnych aplikacji. I teraz tak, żeby stworzyć aplikację, to musicie wejść w tworzenie aplikacji. Nie, nie jest to, Pani Małgorzato, trudne. Naprawdę. W tworzenie aplikacji. I teraz ja chcę Wam pokazać wideo adnotacje. Tu, patrzcie. Audio, wideo z adnotacjami. Pani Halino, ja mam nadzieję, że dacie radę. Tak, będę czekała od Was na informacje jakieś, co udało Wam się zrobić.
I zobaczcie, jak klikacie na wideo adnotacje na Learning Appsach, ja Wam zaraz dam też link, no to zawsze on Wam zaproponuje jakieś przykłady, słuchajcie, tak? Możecie sobie obejrzeć, co tu są za przykłady, puścić to bezpośrednio. Zastanawialiście się kiedyś, skąd na... Możecie skąd zobaczyć, co tu są za przerywniki, tak? Jakie pytania. Planeta była kulą gorącej powiem rady. Wam tak. Najwięcej nauczycieli daje tu przerywniki w trakcie, zadając pytanie uczniom. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby dawać właśnie inne aplikacje, tak? Tutaj też są różne pioseneczki i są w trakcie zadane pytania. I teraz tak, możecie wybrać utwórz nową aplikację, co ja teraz zrobię, tak? No i pojawia Wam się szablon. I teraz w szablonie testowy filmik ja teraz zrobię, tak? Wprowadź polecenie, musicie napisać jakieś polecenie, obejrzyj film i wykonaj zadania. I teraz tutaj jest, że możecie dodać audio. Czy każde wideo można tam umieścić? Nie wiem, co to znaczy każde. Zobaczcie, jak kliknę w wideo, to ja robiłam to w linku. Tak, widzicie, ja mam tutaj zapisane. Ja szłam, wpisywałam, znalazłam na YouTubie link i dawałam z YouTuba. Przeglądaj YouTube i zapisz wideo, tak? Więc w ten sposób. Jeżeli mamy jakieś swoje, no to trzeba by było wrzucić na YouTube'a i właśnie pobrać w ten sposób, tak? No to ja klikam sobie w ten mój filmik tutaj. Zobaczcie, on się dodał, ale on ma 5,31 minut. A ja nie chcę, żeby... ja chcę na przykład wybrać tylko jakiś kawałek. W związku z tym klikam sobie w ten czas i zobaczcie. Po lewej stronie mam oryginalny, a po prawej stronie mam ten, który chcę wyciąć. Słuchajcie, no ja teraz będę na czuja robić, bo ja zawsze sobie wcześniej oglądam filmik, jaki chcę, zapisuję na kartkach, co mnie interesuje i potem, a teraz zrobię na czuja. Czyli ja chcę na przykład od minuty, fragment od minuty do pięciu. Nie, nie, wszystko w porządku. Widzicie? On już mi tu działa od minuty. I na przykład tylko do 4:30. I użyj wycinka. I już mam, widzicie? Czyli ten mój wybrany fragment. I teraz zobaczcie. Ja muszę tu wpisać, kiedy mają się pojawić te pytania. Tak? Czyli powiedzmy, że słuchajcie, ja naprawdę teraz szczelam. W minucie 30 ma się pojawić pytanie, dodam teraz takie dziwne, co myślisz, tak? Jeżeli chcę, żeby było pytanie, jeżeli chcę, żeby było aplikację, to robię, wybierz aplikację, to zaraz zrobię. Robię, dodaj kolejny element i powiedzmy w drugiej minucie 30 chcę, żeby ktoś rozwiązał jakieś zadanie. Właśnie na przykład ta działalność gospodarcza, tam dopasować coś. I klikam w tą aplikację, sobie tu mogę wybrać inne moje aplikacje, on mi zawsze pokazuje, tak? Mogłabym sobie wybrać, na przykład, patrzcie, gramatyka klasa pierwsza, tak? I mogłabym dodać, no na przykład, dobra, dodam to, żeby zobaczycie sobie, co chcę, mogłabym wybrać, a ja nacisnę ostatnio wykorzystywane i on mi podsuwa to, tak? Ale mogę wybrać na przykład moje aplikacje i on mi tu pokazuje na przykład quiz do filmu, słówka na start. No dobra, to ja robię słówka na start. I już to jest. I to się ukaże. I robię zobacz, podgląd i zakończ. I to nie jest... Najwięcej czasu, słuchajcie, zajmuje to obejrzenie wcześniej i zastanowienie się, w których momentach my chcemy, żeby to było. I to musicie zrobić, zanim zaczniecie tworzyć tą aplikację tutaj. Napisać sobie na karteczce, bo później to będzie Was po prostu szlak trafiał, że to tyle trwa i tak dalej. Więc jest polecenie, lecimy teraz ten filmik, tak? Ja sobie... Nie, nie, wszystko w porządku. I teraz patrzę, co myślisz. Jest, kontynuuj, działa. Dwójeczka, uruchom zadanie, to co wyście przeżyli, jak oglądaliście tamto. No i mi się pokaże ta wykreślanka z tymi tutaj słówkami, ok, znać wszystkie ukryte słowa. No dobra, nie będę teraz ich szukać, bo tutaj o jedno mogę znaleźć, bo widzę od razu, tak?
I tak naprawdę, jak wiem, że wszystko jest OK, to robię zapisz aplikację, a jak coś wymaga poprawki, to przechodzę ponownie do pasu i mogę tu zmienić, mogę dodać. I znowu robię zobacz podgląd, zapisz aplikację, słuchajcie. I teraz, co jest najważniejsze w Learning Appsach, że ona się zapisuje jako prywatna. Jeżeli chcecie, żeby inni też z niej korzystali i wykorzystywali, to robicie publiczną po prostu. I wypełniacie tam, dla jakiego to jest wieku, jaka kategoria, jaki przedmiot i tak dalej. I ja zachęcam do tego, żebyście tak robili, bo chodzi o to, żeby się dzielić. Ja praktycznie wszystkie, chyba że takie testowe, ale wszystkie ogólnie mam po prostu publiczne. I teraz na przykład jak usunąć aplikację, to wchodzimy w moje aplikacje, zobaczcie, to jest ten mój testowy filmik, jak na wszystko najedziecie, to tu macie taki panel i jest kosz i można ją po prostu usunąć. Ja ją właśnie teraz usunę, tak, bo ona jest niepotrzebna. Uff, praktycznie słuchajcie, nasz czas dobiega końca, ja teraz spróbuję wrócić do Was, zatrzymaj. Zatrzymaj. Powinno się skończyć współdzielenie zaraz. Czy już się skończyło współdzielenie? Bo nie wiem, teraz to widzicie. Tak, dobra. Super. Czyli ja to mogę w ogóle zamknąć. Nie wiem, czemu mi nie znika tam. Dobra. A, tutaj jest krzyżyk. Dobra, zamykam to okienko. Dobrze, słuchajcie. Słuchajcie, no to tak naprawdę w takim, wiecie, telegraficznym skrócie. Jakie macie pytania? Bo teraz będzie, za chwilę będzie czas jeszcze na troszeczkę pytań. Natomiast ankieta trzecia jest na temat właśnie no tego, co tutaj, na temat tych narzędzi tutaj. Proszę Was, abyście zastanowili się, czy wystacie te narzędzia, co w Was teraz siedzi. Czy macie taką myśl właśnie, że tak, na pewno coś z tego wykorzystam, więc żebyście odpowiedzieli, a później zdecydowali, które narzędzie z tych, o których mówiłam, gdzieś tam najbardziej do Was trafia, najbardziej do Was przemawia i tu też macie możliwość wielokrotnego wyboru, ale chciałabym, żebyście dwa mimo wszystko maksymalnie zaznaczyli, żeby taki był obraz właśnie, które te narzędzia są gdzieś tam. Daję też opcję odpowiedzenia jeszcze nie wiem, tutaj daję. To Geniali, Learning Apps, Aswell Garden, super, słuchajcie, to naprawdę ja polecam takie narzędzia, które ja sama wykorzystuję, nie cały czas, też nie codziennie, ale właśnie one gdzieś tam są takimi narzędziami, które bardzo usprawniają tą pracę i gdy mam możliwość bycia w pracowni komputerowej albo właśnie pracy projektowej przede wszystkim, że też dużo uczniowie robią też w własnym zakresie, to jest naprawdę fajne. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za te aktywności. 12 osób podpisało. Rozumiem, że te parę osób gdzieś tam mają macie jakieś problemy. W związku z tym bardzo, bardzo Wam dziękuję. Nie ma żadnej osoby, która na nie jest. To mnie bardzo cieszy. Genialnie, widzę, że Wam się spodobało. Polecam, naprawdę. Learning Appsy widzę, że też. Dobrze. To ja zakończę, udostępniam Wam wyniki, żebyście mogli zobaczyć, jak te wyniki wyglądają, widzicie. I zakończę to udostępnianie i przejdziemy, jeśli macie do mnie jakieś właśnie pytania, a na podsumowanie mam właśnie padlecik. Spróbujcie na padleciku napisać taką dla mnie informację zwrotną dotyczącą tego naszego webinaru. Co Wam się podobało, jaki jest odbiór. Także jakbyście chcieli tam kliknąć i napisać parę słów od siebie dla mnie, to zawsze jest dla mnie taka właśnie informacja zwrotna, czy wszystko było ok. Jeśli macie też pytania, to piszcie tutaj na czacie. Ja postaram się odpowiedzieć. Za chwileczkę na ostatnim slajdzie będzie też mój mail. Ja jestem w miarę możliwości do dyspozycji. Jak uda Wam się coś fajnego zrobić z tymi narzędziami, możecie się pochwalić, wysłać mi to, czy też... Zabierze się za każdym razem, jak wejdę na link. Mi się też tak działo. To może warto skopiować i po prostu dać w osobnym okienku, bo ja na przykład tak robię. To musi być coś z platformą, nie tak, bo mi się też właśnie zawieszało. To spróbujcie skopiować i sobie po prostu wkleić w osobnym linku. Ja tak właśnie zrobiłam później już w kolejnych rzeczach i widzicie, ani razu mnie nie wyrzuciło. Więc coś w tym jest. Coś w tym jest. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Ja już widzę, co tutaj piszecie.
To ja to teraz umieściłam, że ja mogę, że to się tak będzie układać, wiecie co, fajnie, nie? Że tutaj nie ma takiego chaosu, tylko że to będzie właśnie równiutko. Dlatego słuchajcie, napiszcie mi jeszcze na przykład, bo ja będę miała też dla uczniów. Co chcielibyście, żebym powiedziała uczniom na przykład? Wykorzystajcie mnie teraz. Co chcecie, żebym pokazała? Możecie mnie teraz tu wykorzystać do tego i zaoszczędzę Wam zarażania ich i może oni się sami zarażą na webinarze. Więc możecie też tutaj napisać. Na Padleciku widzę, że piszecie. Ja jestem bardzo wdzięczna za każdą informację zwrotną. Jak tak za szybko mówiłam czy coś, to też możecie napisać, bo to jest też dla mnie informacja zwrotna. Ja cały czas, wiecie, pracuję nad tym, ale ta chęć, która jest we mnie, abym chciała jak najwięcej przekazać, to super. Tak, z uczniami mam się widzieć 13 grudnia. To jest, słuchajcie, tym razem środa. Zastanawiam się, czemu ja podałam środę. Nie wiem, dobra, ale dobra, środa, 13 grudzień, o 18 nimi się widzę. No, tak jak myśmy się też teraz widzieli. Więc jak chcecie tu mi napisać na czacie, to jeszcze możecie. To jeszcze możecie mi napisać. Chcecie, żebym pokazała te same narzędzia, bo ja chciałam jeszcze im pokazać, jak się robi ulotki. Właśnie takie zapraszające, reklamujące, coś tak dalej, bo to się, jeżeli się tam stworzy swoją firmę, czy tam robi jakieś takie rzeczy, to się też im przyda bardzo. Taka ulotka online. Można ją też oczywiście wydrukować. Więc o tym myślałam. Właśnie, żeby im to tak bardziej tutaj pokazać. Właśnie bardziej skupić się też na tej części prezentacyjnej. No, to piszcie tam, co tam jeszcze byście, jak macie jakieś oczekiwania, to piszcie też. Jeżeli macie jakieś życzenia, możecie napisać tutaj na czacie. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie opinie. Cieszę się, że tutaj piszecie, że informacje były przydatne, że właśnie dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieliście. To myślę sobie, że chyba tak nasz ten cel został spełniony i że ten webinar i to nasze dzisiejsze spotkanie było udane. I tak ten paluszek do góry, co na początku dałam w slajdzie, no to, że gdzieś tam udało się to wszystko zrealizować. Ja się bardzo cieszę, że mogłam kolejny raz poprowadzić ten webinar. Dziękuję Centrum Edukacji Obywatelskiej i programowi Młodzi Przedsiębiorczy za zaproszenie. Mam nadzieję, że wykorzystacie. No i życzę jeszcze Wam miłego wieczoru i owocnej pracy i słuchajcie, no życzę Wam odpoczynku w święta. Odpocznijcie, naprawdę. Nie myślmy w ogóle o pracy, o jakichkolwiek działaniach. Skupmy się może na tym, żeby odpocząć. Tego życzę Wam i tego życzę też sobie. Mam taki plan. W związku z tym trzymajcie się wszystkiego, wszystkiego dobrego. Widzę się z Waszymi uczniami, być może też z Wami, bo czasem jest tak, że nauczyciele razem z uczniami jeszcze oglądają. Więc jak coś, to się widzimy. W takim razie wszystkiego dobrego. I jeżeli kiedykolwiek będziemy mieć okazję się zobaczyć, gdziekolwiek, to bardzo Was proszę, ja nigdy nie pamiętam po nazwie, ja pamiętam, jestem, wiecie, wzrokowcem, pamiętam wizualnie, ale tutaj Was nie mogę zobaczyć. Więc jeżeli kiedykolwiek gdzieś tam się będziemy mogli zobaczyć przy okazji jakiejś konferencji, szkoleń, coś takiego, to podejdźcie do mnie i porozmawiajmy, przywitajmy się, bo to jest takie fajne, jak możemy się do wirtuala przejść do w ogóle reala. Ja lubię poznawać ludzi, spotykać się. I to jest dla mnie zawsze ten ból, że online nigdy nie widzę i nie umiem potem rozpoznać i ja nie mogę podejść. W związku z tym jest to takie trudne. Dlatego słuchajcie, jeszcze raz, ja tak to nie umiem kończyć. Także dziękuję jeszcze raz. Nie wiem, czy ja mam zakończyć już, czy jeszcze pani Daria chce coś powiedzieć. Ja bynajmniej bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Nawet nie mamy aż tak dużej obsługi czasowej. Także dobranoc.